jednorazowe i wielokrotnego użytku, kupione w aptece i te szyte przez babci i dziadków, gładkie albo w różne wzorki. Mowa o maseczkach. Ciągle musimy je nosić i o tym mówią specjaliści. Nie mówią o tym, że jest to lek na całe zło pandemii, ale może wielu osobom pomóc. Musimy nosić nie tylko ze względu na siebie, ale przede wszystkim na tych, którym my, jako bezobjawowi, na przykład nosiciele koronawirusa, możemy przekazać tego wirusa, a on może zagrozić im życiu. Jest to przede wszystkim groźne dla tych pacjentów, którzy mają obciążenia innymi chorobami. Warto o nich pomyśleć. Boję się, chronię innych i dlatego uważam, że trzeba nosić. Na pewno izolacja, na pewno maseczki, na pewno przestrzeganie dystansu, na pewno ostrożność. Tak mówią specjaliści, lekarze na co dzień zajmujący się pacjentami w szpitalu i wielu mieszkańców Wrocławia. Ci ludzie nie mają wątpliwości, że noszenie maseczek ma sens i w obecnej sytuacji jest po prostu niezbędne, a lekarze powtarzają. Podstawą są te trzy podstawowe elementy: maseczki, dezynfekcja i kontakt. No i ważne jeszcze skrócenie kontaktu maksymalnie, ile się da, bo wszystko wskazuje na to, że zarówno stan zachorowania, jego ciężkość zależy od ilości zaaspirowanego wirusa. Lekarze do noszenia maseczek są przyzwyczajeni, ale też mają przekonanie, że teraz noszenie ich ma szczególne znaczenie. Myśmy wszyscy założyli na tydzień maseczki i przez tydzień je zdejmowali. Mam nadzieję, że pandemia by wygasła, w związku z czym no to bezwzględnie obowiązkowo. Nie ma żadnego wytłumaczenia dlatego, że ktoś nie nosi maseczki, z wyjątkiem zaawansowanych sytuacji patologicznych i tutaj wyłącznie na decyzji, po decyzji lekarza. Przypomnijmy, staramy się zachować dystans społeczny, często myjemy ręce, dezynfekujemy się i zakrywamy usta i nos. To podstawowe czynności, które mają pomóc ograniczyć ryzyko zakażenia koronawirusem. Warto też często wietrzyć pomieszczenia, w których przebywamy. Potrzebujemy tu właśnie w solidarności, w odczuciach, że to, co dla mnie się wydaje niewielkim problemem, dla innych może być wyrokiem śmierci. I pamiętajmy o tym. Dlatego namawiam, żeby nosić maski, nie jako środki barierowe, ale również wyraz solidarności i porządnie nosić te maski. Nie spuszczać ich, bo po prostu, że one mają chronić, to muszą być porządnie założone. To szczególnie ważne dla osób obciążonych poważnymi chorobami kardiologicznymi, chorobami płuc czy onkologicznymi. Dlatego pani Bernadeta obawia się o swoje zdrowie. 6 lat chorowałam na raka i gdy pierwszy raz musiałam założyć tą maseczkę, bo już oczywiście na oddziale hematologicznym w Poznaniu to była podstawa, maseczki, rękawiczki, także jak to jest ważne, ja się już przekonałam. Ja mam męża w grupie wysokiego ryzyka, więc sama noszę wszędzie i zawsze, w każdej sytuacji. I namawiam wszystkich, i rodzinę, i wszystkich. Katarzyna Sudnik, Echo 24.